Imigrant z Ekwadoru biegał rozwścieczony po parku, atakował mieszkańców, turystów, a co jest najbardziej szokujące i najgorsze, to na oczach rodziców uderzył w twarz roczną dziewczynkę. Do przerażających scen doszło w Barcelonie, w okolicach jednego z tamtejszych parków. W internecie pojawiło się nawet nagranie z momentu ataku imigranta na dziecko, które było ze swoimi rodzicami albo dziadkami. Ta mała dziewczynka po prostu przed nim stała, trzymając swojego opiekuna za rękę, kiedy ekwadorczyk z ogromną siłą spoliczkował ją prosto w twarz, krzycząc i grożąc przy okazji wszystkim dokoła. Ktoś mógłby pomyśleć, że takie rzeczy się nie dzieją, jednak jak się okazuje, dzieją się. Nie był to jedyny wybryk tegoż przybysza, który jakimś cudem znalazł się w tak pięknym kraju, jakim jest Hiszpania. Pomimo powagi zdarzenia policja wyraziła swoje zaniepokojenie, gdyż wątpi, czy Agersę zostanie uwięziony i obawia się, że w ciągu kilku godzin może wrócić w te same rejony, ponownie narażając społeczność na niebezpieczeństwo, piszą zagraniczne media. Innymi ofiarami agresywnego imigranta padł 60-letni mężczyzna, który z obrażeniami twarzy i licznymi sinikami został przewieziony do szpitala. Wśród zaatakowanych jest trzecia osoba, także mężczyzna. Po kilku godzinach od uderzenia dziecka policja odnalazła i aresztowała sprawcę, którym okazał się 31-letni imigrant z Ekwadoru, który nawet nie wiadomo jak znalazł się w Hiszpanii. Podobno zaraz po tym wydarzeniu miał zostać umieszczony na oddziale psychiatrycznym, skąd nie chcą go przekazać do sądu, bowiem czekają aż jego stan psychiczny się ustabilizuje, choć póki co opinia lekarska nie pozwala na to, aby został on przesłuchany. Jak opisują media w Hiszpanii, prawo jest łagodne, ale wszystkich przestępców, Nielegalnych imigrantów z Afryki czy Bliskiego Wschodu, a nawet media głównego nurtu, stosują wobec nich ogromną cenzurę, chcąc wmówić ludziom, że skutki imigracji wcale nie są takie złe. Lokalna społeczność, jak i wszyscy Hiszpanii są oburzeni atakiem imigranta na roczne dziecko, niektórzy zapowiadają, że jeżeli sąd nie skaże go odpowiednio, albo zostanie całkowicie wypuszczony, to sami wymierzą mu sprawiedliwość. W mediach nie ma za dużo artykułów i informacji na ten temat. Niewiele mediów zdecydowało się nagłośnić sprawę i wprost powiedzieć, że to nielegalny imigrant dopuścił się tak zuchwałego czynu, jakim jest atak na roczne dziecko.